Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, temacik dzisiejszy: pompa CP z koreańskiego pojazdu. Jak wiecie, być może oglądaliście poprzedni jakiś tam mój film, na którym poruszałem kwestię cieknącej pompy. To ten filmik będzie dokończeniem, praktycznie rzecz biorąc, tamtej części. Generalnie rzecz jest jaka? Jest to pompa, która jest montowana na rozrządzie, jak każda zresztą. Natomiast ona jest napędzana kołem zębatym na rozrządzie, który chodzi sobie w oleju. I może się zdarzyć, oczywiście to już w tym momencie informacja do tych, którzy po raz pierwszy oglądają styczność z pompami, jeśli chodzi na moim kanale. Może się komukolwiek zdarzyć sytuacja taka, że paliwo przedostaje się do układu oleju w silniku, w dieslu 1.1, czy 1.6, czy 1.7, nie wiem jak z jednostkami 1.4 na przykład, być może się coś tam mylę i przekręcam, ale w każdym razie wiem, że na pewno od 1.1 do 1.7 te pompy są napędzane łańcuchem rozrządu i zdarzyć się może sytuacja taka, że padnie wam pompa, aczkolwiek bardziej nie padnie, że padnie i się uszkodzi, tylko uszkodzi się uszczelniacz, przez co paliwo będzie się przedostawało do komory olejowej silnika i wcale ono nie będzie przelatywało przez DPF-a, przez częste wypalanie, tylko w dosyć dużych ilościach, jeżeli będzie się w dużych, bo jeżeli w małych ilościach się przedostaje, to prawdopodobieństwo będzie małe, aczkolwiek wiem z doświadczenia, że taka pompa wytrzymuje w granicach 200 tysięcy i już zaczynają się czasem, powiedzmy, jakieś rozszczelnienie. Dlatego też, jeżeli macie pojazd z tego typu pompą CP, ona jest co prawda w tym momencie do wyczyszczenia cała, bo to nie jest na aktualną chwilę stan, żeby ją zamontować. Tutaj w tym korpusiku aluminiowym tutaj mamy pompę wstępną, wakrótce powrót, elektrozawór do wysterowania, ale to my się skupiamy dzisiaj na kwestii takiej, że może polecieć wam uszczelniacz, ten, który znajduje się pod rozrządem. Być może oglądaliście, jeżeli nie, to oglądnijcie sobie film, jak zdemontować taką pompę z silnika. Tam uzyskacie informacje, jakiego ściągacza użyć, co trzeba ewentualnie zrobić. Natomiast jeżeli mamy już taką pompę zdemontowaną na stole i chcemy ją uszczelnić, to co należałoby zrobić? No najnormalniej w życiu wymienić uszczelniacz, ewentualnie jeżeli pompa cieknie, o-ringi, ale cieknie w sensie poza korpusem silnika, bo tu jest o-ring, który uszczelnia nam na przykład korpus oleju, żeby ten olej silnikowy się nie wydostawał poza korpus pompy, bo ta część oczywiście już tutaj pracuje sobie w oleju, znaczy praktycznie rzecz biorąc pracuje tylko dotąd, dokąd się olej tylko może dostać, ale minusem bardzo dużym jest to, że ten uszczelniacz, jeżeli wam poleci, to paliwo będzie wydostawało się tutaj tą częścią po wałku, będzie sobie kapało do układu silnika, przez co paliwo się będzie dostawało do oleju i mieszało, rozrzedzało olej i tak dalej, i tak dalej. Ja już sobie co prawda tą pompę wcześniej rozbierałem, więc będzie mi łatwiej, ale generalnie rzecz jest jaka, od razu powiem. Ktoś może się targnąć na to, żeby ten uszczelniacz wymieniać tu od zewnątrz. Brońcie, Panie Boże, żeby takie coś robić. Nie wolno czegoś takiego robić, że wbijać tutaj śrubokręt, wyciągać i tak dalej, dlatego że jeżeli naruszycie sobie korpus jeden, korpus tutaj, nie korpus, tylko wałek tej pompy, no to w ten czas zrobicie spustoszenie, które się nie będzie kwalifikowało już do naprawy. Generalnie co należy zrobić i nie musicie się obawiać, że coś zrobicie nie tak, choć możecie zawsze coś schrzanić, dlatego zawsze tłumaczę, jeżeli coś robicie, to robicie na własną odpowiedzialność. Na pewno nie da się ukryć, że przy takim zabiegu z pompy poleje się paliwo, więc dajcie sobie z tego sprawę, żebyście sobie czegoś tam
nie utuścili, nie ubrudzili, ale nie będę wam marudził, po prostu ja coś gadam, żeby po prostu do was mówić. Bo i tak w tym momencie odkręcam śrubki. Tak jak powiedziałem, ja już ją przygotowałem sobie wcześniej. Jak potrzebujecie te śruby odkręcić, to starajcie się puknąć w każdą śrubę i klucz mieć dobrze dopasowany, dlatego że te śruby są bardzo miękkie i zdarzyć się może komuś, że taka śrubka się obrobi. Więc takim ruchem dookoła. Mi jest co prawda łatwiej, bo ja już zdemontowałem. A, bardzo ważna rzecz. Nim podejdziecie do takiego zabiegu, musicie użyć powietrza sprężonego, żeby wydmuchać, wyczyścić tą powierzchnię dookoła tu. Dlaczego? Dlatego, że robimy zabieg otwartego serca i nie chcielibyśmy, żeby nam okruchy, opiłki, śmiecie i tak dalej dostały się do środka. Więc jak dekielek jest jeszcze zamknięty, to czyścimy, wydmuchujemy sobie tutaj wszystko dookoła. A później możecie sobie gdzieś tutaj popukać dookoła, żeby to się chciało obrócić. Czy użyć jakiegoś... O, i ściągamy sobie ten elemencik. I tutaj mamy tak, tu mamy uszczelki, ta czy uszczelnia, czy dwa o-ringi. I tutaj mamy ten o-ring, który już jest olejowy, ale my skupiamy się... O kurczę, nie widać było. My skupiamy się tutaj na tym uszczelniaczu, który należałoby wybić. W każdym bądź razie, tak jak widzicie w środku, jest panewka i ona jest też bardzo ważnym elementem, dlatego że tak jak zdążyliście zauważyć, pompa nie ma łożyska tu po tej stronie, jest tylko ta panewka, która robi kolosalną robotę, bo na tym pracuje rozrząd. Tak to właśnie wygląda. Wiecie co, zachrypłem dzisiaj, kurka, nie wiem dlaczego, lodów nie jadłem, ale zachrypłem. W każdym razie tutaj mamy środek tej pompy, tam sobie to ładnie wszystko pracuje. Jeżeli sobie robimy oględziny, to sprawdźmy od razu tą kwestię, jak wygląda tutaj wałek, czy nie jest bardzo zryty. Ewentualnie możecie go sobie tutaj przypolerować delikatnie, wyczyścić. I teraz możecie sobie zdemontować taki właśnie uszczelniacz. Od wewnątrz musicie go wybić, tylko uwaga, żeby sobie nie naruszyć tej panewki. Ja idę sobie to wybiję. Za chwilę do was wrócę. I wróciłem. Uszczelniacz został wydarty. Tak to właśnie wygląda. Także praktycznie rzecz biorąc, jeżeli oględziny sobie zrobimy, wałeczek jest ładny, wymieniamy sobie o-ringi, czyli uszczelniamy sobie już to, co jak książka pisze, należałoby zrobić. Tutaj, że jest tutaj delikatny jakiś tam nalot, tym się nie sugerujemy, dlatego że i tak w tym miejscu nie ma żadnego uszczelnienia. Praktycznie rzecz biorąc, tutaj producent przewidział, że jest możliwość, żeby ta woda się dostała do tej części tutaj. No zresztą to widać, tego się nie da ukryć. Natomiast co należałoby zrobić? Najnormalniej w życiu wziąć drugi uszczelniacz nowy. I praktycznie rzecz biorąc, co robimy? Wprasowujemy go, czy wbijamy go, jak wam tam jest wygodnie, na równiutko z tą powierzchnią. Ja sobie wcisnę tak, co prawda nie cały, żeby był. Częściowo tylko. On musi być równiutko, tu pamiętajcie, musi być tutaj równiutko wprasowany. Być możemy go wprasować. Jak mamy o-ringi zmienione, uszczelniacz mamy zmieniony, tutaj mamy ten stary, który sobie leżał i sobie leży. Smarujemy o-ringi, oczywiście nie składamy tego na sucho, żeby wam żadnego się
nie przyjść, żeby się żaden nie przyciął, żeby się tam coś tam nie wykonało niepotrzebnego. Ja oczywiście składam, jeżeli już składam, w tym momencie to jest tylko pokazówka, więc tutaj tego nie robię. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się do tego olej 2T, którego bardzo często używam. Ja, możecie użyć dowolnego, w każdym razie i tak się wymiesza. Zakładamy. Ustawiamy na śrubeczki. Nie skręcamy wszystkich na siłę, dlatego że tutaj należy krzyżowo to poskręcać. Wiecie co, dzisiaj nie jestem sobą. To nie jest, kurde, mój głos. Nie jestem sobą. No właśnie. Także dociągamy po jednej śrubeczce. Oczywiście na siłę to dociągamy. Momentu dociągania niestety nie znalazłem nigdzie. Także musicie sobie katalogowo zobaczyć na średnicy śrubki, jaką użyć siłę. Twardość śrubki plastylina. Praktycznie rzecz biorąc, po podociąganiu wszystkich śrubek, wydmuchaniu pompy, tak jak ją zdemontowaliśmy, w ten sam sposób ją zakładamy i cieszymy się dalej. Jak widzicie, pompa, mimo że leży, to pojawiła się ropa, paliwko się pojawiło. Bynajmniej nie starajcie się takiej pompy w takim stanie zakładać, jeżeli ją będziecie czyścili, myli. To zatkajcie sobie te wszystkie krótce, żeby wam się śmieci nie podostawały. Także to tyle, a jeśli chodzi o kwestię, jaki tam uszczelniacz idzie, to dla tych, którzy wytrwali do końca i zechcieli oglądać ten mój chrapliwy bełkot, bo jestem dzisiaj naprawdę zachrypnięty, to mamy tak, Franek, czyli F00 Roman 0 Paweł 0253. Czyli inaczej rzecz biorąc, F00R0P0253. To jest numer uszczelniacza, który idzie do takiej pompy. On się pokrywa, jak dobrze pamiętam, w wielu właśnie pompach, które chodzą w różnych pojazdach. Nie tylko musi być CRDI, bo tych pojazdów jest wiele. Także nie bójcie się rozkręcać pompy. Pamiętajcie tylko o wymianie o-ringów i bardzo ważna kwestia. Jeżeli zakładacie, to nie na sucho o-ringi, dlatego że możecie sobie przyciąć i zrobicie sobie niepotrzebnie psikusa. Tak to wygląda. Dobra, jeżeli straciliście czas, przepraszam najmocniej. Chciałem, dobrze. Póki co życzę wam mniej usterek, mniej napraw, więcej jeżdżenia. Jak paliwo spadnie, nie? Póki na razie się nie zapowiada, ale oby tak było, nie? Liczę na ławeczkę w górę, oczywiście tradycyjnie. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.